Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym daily vlogu. Ja postanowiłam, że dzisiaj nagram dla was jakiś filmik, ponieważ mam dzień wolny i zobaczcie, mamy śnieg, więc jest taka vlogmasowa atmosfera. Ja właśnie idę wysłać paczkę na pocztę i powiem wam, że jest mi tak zimno w ręce, że odezwę się do was dopiero w domu. Drodzy, jak widzicie, ja już jestem w domu i jest ze mną Wiktoria. Przywitaj się. I powiem wam, że zabieramy się za sprzątanie. Dzisiaj mam dzień wolny, więc taki luźny dzień. Chcę wam pokazać, bo ostatnio przyszła do nas paczka z kalendarzami. Ja wam mówiłam, że projektuję kalendarze dla rodziców na 2019 rok. Są one z Photoboom i jak chcecie skorzystać, to mam dla was zniżkę 10%, więc tutaj wam zaraz napiszę i oczywiście będziecie mieli w opisie. I Wikusia, poczekaj, pokażemy tylko naszym widzom, jakie ładne mamy kalendarze, dobrze? Poczekaj chwileczkę. To jest dla moich rodziców, a to jest dla rodziców Daniela. No tak, to jesteś ty. No to jesteś ty. To jesteś ty, a powiedz Lala. Powiedz Lala. Pięknie. A jak Nunia płacze? Tutaj wybrałam taki klasyczny model, standardowy z takimi większymi zdjęciami. W tym drugim kalendarzu to jest taki typowy kalendarz dla dziadków z trochę mniejszymi zdjęciami, ale z fajnymi takimi aplikacjami, więc myślę, że na pewno będą wszyscy bardzo zadowoleni. Kochani, byłam przed chwilą w mieście załatwić jedną sprawę, ale nie brałam aparatu. Wracam do domu i co czeka na mnie? Przeogromna paczka, mega kolorowa, z kalendarzem adwentowym. Powiem wam, że jest zapakowany świetnie i naprawdę Ada się postarała. I zobaczcie, tak on wygląda. Jest naprawdę bardzo kolorowy. Wszystko jest zapakowane oddzielnie z takimi karteczkami. Po prostu, no mówię wam, nie mogę się doczekać vlogmas. Dajcie znać, czy wy też czekacie na 1 grudnia i jakie wy macie kalendarze. My już po obiedzie, teraz się zbiera Daniel, ubieram Wiktorię i jedziemy do Lublina na takie małe zakupy. Jest co prawda godzina 14 już. I no troszeczkę będziemy tam jechać, bo pogoda nie jest jakaś taka super do jazdy. Ale stwierdziliśmy, że mamy ochotę pojechać, może akurat będzie coś fajnego, więc zbieramy się i jedziemy. Kochani, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj kończymy tego vloga. Ja jestem na spacerze z Lilą i za chwilę wracam do domu. Będziemy jeść śniadanie. Wczoraj nie dokończyłam, bo byliśmy w Lublinie, szukaliśmy kurtki. Nie miałam jak nawet z wami porozmawiać, więc stwierdziłam, że odpowiednie będzie dogranie dzisiaj drugiej części vloga. Więc zapraszam do oglądania. I dzisiaj na śniadanie będą pancake'i. Powiem wam, że już jestem strasznie głodna, więc nie mogę się doczekać, aż w końcu coś zjem. Ty? Wyspałaś się? Ale jesteśmy jasne. Chodź się schowam w inne miejsce. Trochę lepiej. Sium! Dzień doberek, powiedz! Dzień doberek! Okej, i moje śniadanie gotowe. Mam dwa pancake'i takie duże z sosem orzechowym i do tego gorąca herbatka. Więc życzcie mi smacznego. Moi drodzy, dopiero przyjechał do mnie kurier i przywiózł mi healthy boxa. Ja, jak widzicie, jestem jeszcze w piżamie, ale to nic, na pewno wam to nie przeszkadza. Więc będziemy otwierać i sprawdzimy, co tu mamy. Okej, zacznijmy może od lewej. A więc mamy popcorn ekologiczny, bardzo duży, pan zdrówko, więc super, będziemy miały Wiktorię co pochrupać. Kolejna rzecz jest to słonecznik łuskany,
super, przyda się. Ja bardzo dużo słonecznika sobie prażę, dodaję do sałatek i do wielu innych rzeczy, więc tego nigdy za mało. Kolejna jest zupa grzybowa eko. Proszę bardzo. Następne mamy ksylicuksy truskawkowe. Wyglądają one tak. Tą rzeczą są buraczki zasmażane. Dobre będą do ziemniaków. Buraczki tarte bio, zasmażane smaczki. Prima Eco. I ostatnie, ekologiczny liść pokrzywy, pasteryzowany, 220 gram. Wygląda tak. I powiem Wam, że kiedyś moja teściowa opowiadała mi, że jadła przepyszną zupę z pokrzywy. Więc można spróbować zrobić zupę. No, zobaczymy. Ja myślę, że w tym miesiącu są naprawdę fajne, duże produkty. Dzisiaj na dworze jest tak piękna pogoda, bo jest jeszcze śnieg, ale świeci tak piękne słoneczko, już Wam pokazuję. Zobaczcie, jest sporo nawet śniegu, ale pogoda jest przepiękna, więc można wybrać się na spacer, aczkolwiek Wiki jeszcze nie ma butów zimowych. Wczoraj chciałam je kupić, ale nic fajnego nie było. Więc dzisiaj może pojedziemy jeszcze na jakieś małe zakupy. Moi drodzy, byłam na takich mega szybkich naprawdę zakupach spożywczych i wstąpiłyśmy do Pepco i kupiłam Wiktorii kurteczkę na, taką na zimę. Bo wczoraj oglądałam chyba w Cocodrilo albo... Kurczę, już teraz nie pamiętam. Praktycznie taką samą, a 150 zł droższą, a nawet więcej. Bo kurteczka kosztowała 49,99. Do tego wzięłam skarpetki, dwie takie paczki i za to wszystko zapłaciłam, uwaga, uwaga, 45,22, ponieważ płaszczyk kosztował 34,99, nie wiem jak to jest możliwe, zobaczyłam już po fakcie, no ale super, cena naprawdę ekstra, więc udało mi się kupić za 45 zł tyle fajnych rzeczy. Moi drodzy, ja jestem właśnie w trakcie przerabiania tego vloga, bo powiem Wam szczerze, że miałam ochotę się położyć, ale jakoś nie mogę zasnąć, więc stwierdziłam, że to idealny czas na zmontowanie właśnie vloga, żeby szybciutko później Wam go dodać. Oczywiście jest też tutaj Lili, która śpi. I Wiktoria, która również śpi. I powiem Wam tak szczerze, że na resztę dnia mamy plany. Przyjdzie Daniel z pracy, więc myślę, że nie będę miała kiedy nagrywać. I stwierdziłam, że skończę tego vloga. Myślę, że już niebawem nagram kolejnego. Więc żegnam się z Wami i widzimy się już niebawem. Pa, pa! Kochani! Następną rzecz...